Cześć kochani, dzisiaj zrobiłem sobie krótką przerwę od pracy. Jest piękna pogoda, na zewnątrz mamy temperaturę gdzieś około 0 stopni. Postanowiłem sobie przyjechać pomorsować, zrobić taką krótką regenerację. I powiem szczerze, że to morsowanie wkręciło mnie na maksa. Przede wszystkim też dzięki właściwościom chyba zdrowotnym, jakie ma. No bo zauważyłem już poprawę swojej odporności. Pamiętam, że pierwsze morsowanie, jakie robiłem, miałem lekki katar. W sumie na następny dzień mi przeszedł. Ostatnie dni też ostro testowałem swoją odporność, chodząc na treningi w samej bluzce. Wiał chłodny wiatr, dość silny. Była temperatura około 2-3 stopni. No byłem ciekaw, tak, czy będę przeziębiony. Byłem bez czapki, bez jakichś tam, wiadomo, rękawiczek, szalika, czyli to, co do tej pory zawsze stosowałem, a i tak nic nie pomagało. Postanowiłem pójść po prostu, można powiedzieć, tak na dobry, ciepły, jesienny dzień. Ostatnio też poszedłem na 2-godzinny trening, również w samym tylko sweterku. Temperatura 0 stopni, no i również mi nic nie było, więc chyba jednak te morsowania coś dają. Już nie wspominam o tym, że o wiele lepiej się czuję, o wiele lepiej się nawet wysypiam. Jakieś bóle, miałem bóle w kolanie, które na razie mi ustąpiły. Także wychodząc na zewnątrz na pewno czuję o wiele większe ciepło niż do tej pory poprzednie lata. Także wkręciłem się na maksa, morsuję, zachęcam Was również do tego. I właśnie zaraz robię krótką rozgrzewkę, przebieram się, no i wskakuję na chwilę do wody, chociaż widzę, że mam tu paru kibiców takich lokalnych, więc na pewno będą zadawać jakieś śmieszne, dziwne pytania. Dobra, czas wyciągnąć termometr z wody. Woda bardzo zimna. A temperatura wody 3, teraz rośnie, go dotykam, no ale 3-4 stopnie, także w sumie można powiedzieć, że jest ciepła w normie. No więc ja biegnę na jakąś krótką rozgrzewkę, zabieram rzeczy, idę w górę strumienia, poszukam mojego ulubionego miejsca i widzimy się w wodzie. No dzisiaj to w ogóle jestem przygotowany, no bo ostatnio miał być filmik z morsowania, no ale oczywiście tak, telefon mi padł, powerbanka nie było, kabla do ładowania nie było, mikrofonu nie było, wiał wiatr, więc generalnie nie było nic, no jeszcze butów nie było do wody, bo nie nurkowałem, tylko pływałem w takim górskim strumyku, dość zimnym. No i miał dużo kamieni, no i niestety wszystko bolało. Dzisiaj mam po prostu cały sprzęt, więc mogę coś do Was powiedzieć. No a tak w ogóle to mam rękawiczki, a tak naprawdę wziąłem tylko po to, żeby nie zamoczyć znowu rąk w wodzie, bo za każdym razem to jest po prostu mój błąd z przyzwyczajenia. Bach, do wody, ręce pod wodę. No i za chwilę jest mi totalnie zimno. Także dzisiaj nie zabrałem, znaczy zabrałem dzisiaj rękawiczki. Mam nawet czapę, żeby fajnie wyglądać. Jak mors. Jeden młody cygan patrzy, jak wraca ze szkoły. O kurwa. Dzisiaj jest to jakieś zimniejsze. Niby ta sama temperatura. Thank you.
Tak, morsowanko zaliczone. Nie nagrywałem już nic zaraz jak wychodziłem z wody, no bo najważniejsze to jest się szybko ubrać, zwłaszcza jak jest już tak zimno, żeby po prostu nie zamarznąć, tak? W tym czasie się akurat ubrałem i już organizm zaczął włączać swój wewnętrzny piec. Momentalnie robi mi się ciepło. Jak zawsze oczywiście ręce najbardziej zimne. Stopy w sumie też. Dzisiaj tylko 2 minuty. A może i aż dla niektórych. Jakoś nie wiem, było mi wybitnie dzisiaj zimno. Może nie w samej wodzie, ale jakoś tak właśnie w ręce i nie wiem, może za słabo się rozgrzałem na tym chłodzie, bo w sumie dzisiaj tylko przeszedłem parę razy tam i z powrotem. Ale na pewno zdecydowanie rozgrzewka pomaga, bo zauważyłem, że jak przejdę jakieś 2 km przed takim szybkim marszem, to zdecydowanie lepiej mi się wchodzi do takiej wody i morsuje niż po prostu takie wyjście z samochodu, przejście się przez 5 minut, tak żeby tylko przyzwyczaić się do temperatury i wejście do wody. Zdecydowanie lepiej po dość mocnej rozgrzewce zdecydowanie lepiej mi się morsuje. Także co? No na razie tyle. Korzystajcie, jeżeli macie możliwość zmorsowania albo przynajmniej z zimnych prysznicy i zapraszam Was już na kolejny film, w którym coś więcej powiem na ten temat. No i tyle. W ogóle to ma fajne tło. Z jednej strony śmietnik, z drugiej strony toj. Także profeska na wcałego. No, także do następnego filmu. Trzymajcie się, hej.